Halo, 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 witam serdecznie po delikatnej przerwie. Zanim cokolwiek zaczniemy, musimy załatwić trzy sprawy. Pierwsza, po moim ostatnim filmie na temat solo betmakera, chyba właściciel odezwał się do mnie i kurde, mocno się zdziwiłem, bo z reguły dostaje pogróżki sądowe albo inne ataki hakerskie. A w tym wypadku było nieco inaczej. Ja jestem ugotowym gościem i stwierdziłem, że pokażę wam wiadomość, którą dostałem. I muszę wam powiedzieć, że nawet pieniądze za zakup zostały mi zwrócone, więc spoko i wydaje mi się, że wy, jeśli skorzystacie z usług Solo to możecie liczyć na podobny ruch, jeśli nie będziecie zadowoleni z zakupionych typów. Właściciel na pewno nie jest prostakiem, jak taki jeden, inny, znawca i powinno dać się z nim dogadać. Druga sprawa. Słuchajcie, moi drodzy profesjonalni typerzy, bo teraz do was mówię. Wstawiacie na swoje profile, jakie to nie macie wyśmienite skuteczności w typowaniu, ile to pieniędzy nie zarabiacie, no to ja postanowiłem wyciągnąć do Was pomocną dłoń i bardzo chętnie się sprzedam. Na takiej zasadzie, że doładujecie mi jakieś tam konto na buku za jakąś kwotę, za jaką kwotę będziecie chcieli i będę grał bety, które mi wyślecie. Przy Waszych skutecznościach myślę, że nawet z 50 zł zrobię majątek, a Wy będziecie mieć świetną reklamę na YouTubie za praktycznie darmo. Więc jak? Kto podejmie rękawice, Jestem bardzo ciekawy. Tylko nie mówcie, że mnie nie oglądacie i nie wiedzieliście, bo w tym szemranym środowisku jestem już z góry banowany, żeby czasem któryś z Was mi się nie spodobał i nie nagrał na niego materiału. E-mail w opisie, darmowa reklamka czeka. Trzecia i ostatnia rzecz, to do załatwienia, to sponsor odcinka, którego w końcu udało mi się ogarnąć i jeśli myślisz, że omg, nuda, kolejna reklama, to trochę masz rację, ale myślę, że warto posłuchać, ponieważ można sporo zarobić przy bardzo niskim ryzyku. Sponsorem odcinka jest BetClick, wszystkim dobrze znany, polski bookmacher, na który można obstawiać m.in. Fame ma. i teraz słuchaj o co chodzi. Jeśli zarejestrujesz się z linka podanego w opisie lub skorzystasz z mojego kodu Diendris, dostaniesz freebet do 200 zł, jeśli przegrasz pierwszy zakład. 20 maja tego roku odbędzie się Fame 18, a jeśli chodzi o walki freakowe, to mam dostęp do zakulisowych informacji i nie mówię tutaj o jakiś ustawkach, tylko po prostu wiem kto, kto trenuje, kto się boi, kto wiesz, kto wymiotuje przed walką. No, znam takie, takie historie. I z reguły, jeśli sobie ktoś ręki w jakiś dziwny sposób nie złamie, to kuponiki siadają wyśmienicie. Przed Twoim osiemnastką zrobię osobny odcinek poświęcony analizie każdej walki pokażę Wam, jak robię kupony i będziecie mogli się nimi posilić, jeśli będziecie mieli ochotę. Jeśli stworzycie swój kupon do 200 zł jakaś walka nie siądzie, to dostaniecie drugą szansę i 200 zł wróci do waszego depozytu. Tego bonusu nie trzeba obracać, a wygraną można od razu wypłacić, także myślę, że spoko opcja. Niestety 18 jest szalenie ciężko do wytypowania, ale mam jeden smaczek, który jest prezentem od heran, Na razie nie będę mówił co to jest. A teraz postawię sobie jeden kuponik rozgrzewkowy. Obstawimy sobie na szybko kilka meczyków, może tutaj Liga Mistrzów. Real Madrid, Manchester City. Wydaje mi się, że Manchester City zmiażdży Real Madrid w pierwszym meczu, więc damy sobie, pomimo tego, że będzie, będzie grał na wyjeździe, Manchester, damy sobie gole, gole gości powyżej 2. Myślę, że nawet powyżej 3 można dać, ale zagrajmy one bezpiecznie. Drugi meczyk: AC Milan-Inter. Tutaj bym, wydaje mi się, że Inter jest mocniejszą drużyną, i zagramy tak zwane 66% na wygranie, czyli Remis lub Inter. Cały mecz. I można sobie dobić czymś na przykład z Fejmu. Wydaje mi się, że bardzo fajnym podbiciem będzie tutaj Paramaxil i żeby nie było za dużo, coś pewnego może Dominika, Dominika Rybak. Mamy fajny kursik 940. I myślę, że można za 50 zł puścić takiego wariata. 413 zł do wygrania. Spoko. No, wchodzę w to. Pamiętajcie, że typy to mój subiektywny wybór i wcale nie musicie się nimi sugerować. Nie zapomnijcie o kodzie D&D, który da Wam freebet do 200 zł bez dodatkowych warunków obrotu. Sprawdźcie konieczny link na dole w opisie i nie zapomnijcie, że zakłady są dozwolone tylko dla pełnoletnich. Grajcie odpowiedzialnie, ponieważ nieodpowiedzialna gra prowadzi do uzależnień. Dobra, w końcu wyczekiwany miesięczny test fabryki kuponów. Długo myślałem, w jakiej formie przedstawić Wam moje badania, żeby nie było jakichś niedomówień albo zarzucenia, że coś ukrywam, bo na upartego jest się do czego przyczepić. Wszystkie kupony stawiałem za swoje pieniądze, dlatego czasem się bałem i stawiałem mniejszą stawkę, a czasami nieco większą. Dlatego stwierdziłem, że najbardziej obiektywną opcją będzie, jeśli zrobimy dwa podliczenia. Jedno będzie podliczeniem moich miesięcznych wyników finansowych, tak jak obstawiałem, czyli ile realnie straciłem lub ile zrobiłem. A drugie podliczenie będzie odzwierciedlało, co by się stało, gdybym stawiał każdy kupon za dokładnie taką stawkę, jaką polecała fabryka. Wszystkie zdjęcia kuponów, jakie zobaczycie, będą z Telegrama. Cyferek jest strasznie dużo, wszystko gdzieś tam się miesza. Więc oczywiście mogłem gdzieś się pomylić. Jeśli widzowie coś wyłapiecie, to w przypiętym komentarzu na dole napiszę sprostowanie. Korzystałem z różnych buków i oprócz kuponów z fabryki stawiałem też swoje, co dodatkowo utrudniało zbieranie wszystkich informacji, więc proszę o wyrozumiałość. Test trwał równe 30 dni, bo takie mają pakiety, od, czyli tam od 9 marca do 7 kwietnia. Tak, to jest 30 dni. Nie udało się od równego miesiąca, bo ze znajomym z Anglii ogarnialiśmy zagranicznego buka i trochę zeszło z tym, żeby to zadziałało. Tam kwestia wpłat też nie jest taka prosta jak u nas. Zaczynamy od meczu Manchester Betis, powyżej jednego celnego strzału w obu połowach, po 1,85, stawka 350 zł. Od razu ciekawostka. Bardzo często było tak, że jak fabryka dawała typy, to automatycznie część bookmacherów obniżała kursy. Tak jak w tym przypadku. Powinno być 1,85, a mamy 1,75. Dlatego postanowiłem dobić tak zwanym pewniaczkiem, żeby podwyższyć kurs. No i się opłaciło tym razem. Więc na moje konto trafia niemal 250 zł. Gdybym grał tak jak fabryka, to musimy to, musimy to liczyć według takiego wzoru. Najpierw bierzemy stawkę, czyli 350 zł, mnożymy przez 0,88, czyli podatek, wychodzi nam 308 zł. Czyli takie, za taką realnie stawkę gramy. I to mnożymy przez kurs, czyli 1,75, i od tego, co nam wyjdzie, odejmujemy 350 zł, czyli stawkę. I wychodzi profitu 189 zł. Tym mechanizmem będę liczył wszystko, chyba że kupon będzie na zagranicznym buku. Wtedy bez mnożenia przez 0,88. Lećmy dalej. Tego kuponu nie stawiałem, bo tutaj linia posiadania piłki była bardzo na niekorzyść w chwili, kiedy chciałem postawić. Kupon przegrany, dlatego na moim koncie bez zmiana. Tutaj minus 400 zł, bo stawka 4 jednostki. Każda jednostka to 100 zł. To poszło na zagranicznym za bardzo podobną stawkę. kupom przegrany, więc odejmujemy z obu stron 300 zł. Tutaj na przykład znowu chciałem dobić pewniaczkiem, i gdyby salach z karnego strzelił, to by oczywiście siadło. No ale cóż, adlaki mi nie siadło, ale w fabryce tak. Kursy biorę ten mniejszy, 1,50. Tego nie postawiłem, więc u mnie bez zmian, a fabryka do przodu. Zobaczcie, mogło być po kursie 2,10 albo 2,1, jak to woli, ale znowu obniżyli. Bookmacher się różni, bo wtedy na Betfanie był najlepszy kurs na to zdarzenie. Kupon wygrany, szkoda, że taki kurs. Tutaj pamiętam, byłem na Siłce i ten kupon mi uciekł, ale siadł ładnie. Tutaj mamy przegraną, więc nie ma co gadać. Legia Mielec, oczywiście, znowu nie postawiłem mi siadło. Kolejny przegrany, jak stawiam, to przegrane, a jak nie stawiam, to wygrywają, niestety. Tutaj siadł jeden z niewielu BTTS-ów, czyli że obie strzelą. Do dnia dzisiejszego mnie ta opcja prześladuje. Profit po 200 zł. Kolejny siedzi możecie sobie pauzować, żeby poczytać dokładnie te wszystkie kupony. Dusan nie strzelił w kolejnym kuponie, a miał karniaczkę oczywiście. Tutaj liczba fauli się różni, bo Bóg dał znowu na naszą niekorzyść i tylko taka opcja była dostępna do stawiania, ale na szczęście zielono. Na tym kuponie postawiłem za 200 z hakiem, zamiast 300, dlatego na konto fabryki większy profit trafia. Tutaj też za 200 poszedłem i ocaliłem stówkę, bo fabryka chciała za 300 stawiać. Karteczki z profitem obustronnie równym BTTS w błoto, ale 150 zł zaoszczędzone. To troszkę niższą stawkę. Nie? Tutaj musimy się zatrzymać na momencik, ponieważ odnośnie tego meczu było sporo kontrowersji i od razu powiem Wam ciekawostkę i przestrogę. Ja mam ten kupon na zielono, ale na przykład Betfan jako jedyny rozliczył ten zakład jako przegrany. I teraz pytanie, dlaczego? No to słuchaj opowieści, bo tutaj drobne śledztwo uwskuteczniłem. Lwia część bukmacherów, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych, rozlicza swoje zakłady na podstawie oficjalnych statystyk podanych na stronie organizatora. Organizatorem tego meczu jest UEFA, a te Jasno pokazują, że West Ham posiadanie piłki w tym meczu miał 51%, czyli teoretycznie kupol siedzi. No to dlaczego na Bedfanie nie siedzi? Ponieważ Betfan, słuchajcie, bierze pod uwagę raporty wysyłane przez organizatorów, a nie statystyki podane na stronie. Tak się przypadkowo składa, że mam ten raport i zaraz Wam go pokażę. O, widzicie, o tu Fulham full time 58%. Dlatego uznali ten zakład za przegrany, a half time mamy 51%. Tak, tak. Ktoś odpowiedzialny za wpisywanie wartości w poszczególne rubryki się jorbnął i wpisał posiadanie piłki tylko z pierwszej połowy, przez co uszczęśliwił wiele osób. Trzeba jeszcze nadmienić, że fabryka mogła zawyżyć swoje wyniki, ale na stronie wpisała to jako przegrany kupon, chociaż tylko jeden Bóg nie rozliczył go na zielono. Tutaj postawiłem za 285 jakoś, zamiast 300, więc 15zł uratowane. W ogóle dałem minus 6,5 zamiast minus 5,5, a i tak nie siadło. Kuponik z Haliga nie stawiałem, bo miałem swoją wizję na te gale. W dupę po prostu 400zł stawiałem za 390 Tutaj drugi z Haliga, więc też nie stawiałem i dobrze, bo przegrany. Oj to pamiętam, że ubolowałem, bo u pacjenta byłem i nie miałem jak postawić niestety. Wygrany był zakładzik, ale znowu nie dla mnie. Zaba tutaj się udało po wyższym kursie trafić, bo zakład live był, ale dałem 200 zamiast 300, bo trochę nie, nie uwierzyłem. Tam była już 80 minuta na liczniku. Tutaj widocznie miałem resztki na zagranicznym i dałem za 100, a na polskim 175, czyli 275 łącznie, a miało być 300. Także odpowiednio to pododaję wszystko, żeby się zgadzało. Czechy Polska na zielono, trzy dyszki za mało dałem, niestety. Tutaj w końcu postawiłem więcej niż fabryka chciała i oddało moja stawka 450 zł. Tutaj w Topa stówki i szkoda, że taki bet powstał, bo gdyby nie on, to byłaby piękna seria 11 z rzędu trafionych kuponów. Live 78 minuta, więc ciężko było zdążyć to postawić. Ja bez kuponu, fabryka na plus. Tutaj posłuchane i wygrane. Rozmus czy jakiś tam strzelił i mamy profitando eleganckie. Potężna stawka prawie 420 zł, znowu się opłaciło postawić więcej niż analityk chciał. To, jak szło, to dalej stawkę sobie podwyższyłem. Piękny widok. I znowu podwyższona stawka. Zauważyłem, że wszystko poza piłką średnio im siada, i tego nie stawiałem. Kupon przegrany. To już postawiłem, bo się łudziłem i no niestety nie oddało. Lubin Warta nie postawiłem, widocznie mi umknęło, a szkoda, bo kupon zielony. No tutaj cóż, czerwoniutko. Z ziomami oglądaliśmy ten mecz i musiałem trochę podbić kurs dla emocji, ale jak widać się opłaciło. Kucha, co zrobić, lecimy dalej. Tego nie stawiałem i przegrany. Zielono i czerwono dla odmiany, ale pięć dyszek zaoszczędzone na stawce. Zbliżamy się do końca, Barcelona gawi kartka. Pamiętam jak dzisiaj, że kumpel mi powiedział, że strasznie ryzykowny zakład i żebym stawkę mniejszą dał, no i niestety się posłuchałem. Również widzę, że stawki się trochę obsrałem. Ostatni kopią, którego nie postawiłem, a jak widać szkoda, no ale powtarzam, pewnie nie byłem nie przy telefonie. I ostatni kupon z tego podliczania przedświąteczny, zieloniutki. Podsumujmy sobie teraz cały projekt. Generalnie jestem pod ogromnym wrażeniem, bo od zawsze myślałem, że na Bukmacherce, no nie da się zarobić że jest to coś na zasadzie kasyna, że wiecznie się dokłada do interesu ale ten miesiąc pokazał mi, że to nie jest tylko takie o stawianie sobie meczy, na chybił trafił, wiesz, 20 zdarzeń, taki tasiemiec po 5 zł wygrana 40 tysięcy. Tylko rzeczywiście, jeśli będzie się cierpliwie, e, jeśli będzie się cierpliwym, to idzie wyhaczyć jakieś fajne perełki. I nawet jak teraz sobie obstawiam, to mam i totalnie inny mental i zaczyna się to wszystko fajnie zielenić. E, przy zakupie pakietu otrzymam poradnik dotyczący stawkowania, jest to spoko opcja dla początkujących. I za bardzo byś nie wiedział o co tutaj chodzi, bo to nie jest zabawa. Dla małych dzieci trzeba podchodzić do tego odpowiedzialnie. Pamiętajcie, że ja nikogo nie zachęcam i wszystko robicie na własną odpowiedzialność. Ja tylko przedstawiam wam moje jakby doświadczenia. Zawsze, jak ktoś chce sobie na sucho potestować, to jest opcja dołączenia do darmowej grupki. O tutaj się klika, i dalej tam macie instrukcję. Jeśli chodzi o wady, z mojej perspektywy. Taką wadą jest to, że pasuje mieć przy sobie telefon z podgłośnionymi powiadomieniami, a z racji zawodu, jaki wykonuje, jest to utrudnione. Na super Superbecie i zagranicznych kursy nawet się nie zmieniają, ale na przykład na Betfanie trzeba szybko reagować, żeby opłacało się w ogóle postawić dany zakład. Kursy rzadko kiedy przekraczają 2-0. Trzeba sobie założyć konto na praktycznie każdym bookmacherze. Wszystko trzeba dowodem weryfikować i to mnie tam trochę męczyło, no ale wiadomo, jak wyglądają te procedury. W porównaniu do innych typerów, których testowałem, to dość drogie są pakiety, ale ja się złożyłem z kumplami i w sumie to wyszło tanio. Jeśli chodzi o zalety, to nie musimy szukać na każdym buku, gdzie jest najlepszy kurs, tylko zawsze najlepsza. O najlepszą stronkę mamy podaną. Jeśli chcemy grać z fabryką, to jak wcześniej wspomniałem, musimy mieć konto praktycznie wszędzie, a dzięki temu, że na każdym nowym buku możemy skorzystać z bonusu, który nawet w przypadku wygranej i tak prędzej czy później obrócimy, żeby móc wypłacić pieniądze, a w przypadku przegranej mamy taką tarczę i nic nie tracimy, co oznacza, co znacznie podbija nam zysk na koniec miesiąca. Typer sugeruje nam, za jaką stawkę powinniśmy grać. To też jest bardzo fajna rzecz. Statystyki na stronie są podawane legitnie, a nie tak jak w 99 przypadków na Instagramie, wie, że same zielone kupony: 90% skuteczności. Ale jak akurat zakupisz bety, to wszystko jest na czerwono. Zawsze możesz się spytać, czy na dziś przewidywane są jakieś zdarzenia. Czasem dostajemy informacje na Telegramie, czy coś będzie, albo może nie będzie. Wspomniana wcześniej: darmowa grupka. Jeśli ktoś chce sobie na sucho sprawdzić, o co tutaj chodzi. W razie czego można się komunikować z typerem, jeśli ktoś miałby jakieś problemy, wątpliwości albo cokolwiek innego. I tak to, moi drodzy, wyglądało przez ten miesiąc. Prawdopodobnie gdzieś błąd popełniłem, może coś źle dodałem, może zapomniałem o jakimś kuponie jeśli tak, to nie było to celowe i, i poprawię się w opisie lub przy piętym komentarzu. Jeszcze raz powtarzam, nie podpalajcie się i wszystko z głową, żeby później nie było do mnie jakichś pretensji, że nie wiem, wzięliście kredyt i nie siadła. I co? Widzimy się niedługo, siemanko.